Księże, tu jest Laudetur Jezus Chrystus, księże, tu jest imię kapłana, bardzo proszę o spowiedź świętą. Czy mogę przyjechać jutro, to jest w środę? No i wskazywałem godzinę, o której mogę być. Proszę o wskazanie miejsca i godziny, ksiądz Michał Woźnicki, SDB. No i otrzymałem odpowiedź kapłana. Przeczytam, żeby było jutro po porannej. Znaczy kapłan pisze, co na dzisiejszy dzień planuje i że będzie na wieczór. Ja w związku z tym dzisiaj chciałem odprawiać, ponieważ rano jeszcze tutaj był niemożliwość, ale o 18 odprawić i od razu pojechać do spowiedzi, a 3 godziny wierni, żeby tu odmawiali różańce. W każdym razie tak mi zostało napisane, że na ten wieczór mogę być. W związku z tym odpisywałem Laudetur Jezus Chrystus, księże, imię pada. Będę jutro w środę na 21. Proszę wskazać miejsce. Dziękuję. No i dzisiaj przed 10, a tu już przeczytam, bo to ważne jest dla czcigodnych wiernych. To jest odpowiedź in secula seculorum. Wyspowiadam księdza, jeśli wykaże ksiądz skruchę za publiczne grzechy języka, zobowiąże się zadośćuczynić pokrzywdzonym i wycofać krzywdzące materiały z mediów. Zanim powiem do czcigodnych wiernych, to przeczytam to, co napisałem owemu kapłanowi. Laudetur Jezus Chrystus, księże, pada imię, które słowa, które materiały, które osoby, wobec kogo, za co mam okazać skruchę i jakie materiały mam usunąć jako warunek do spowiedzi. Ksiądz Michał Woźnicki, SDB. Pisałem dzisiaj o 15, po 15. Do czcigodnych wiernych. Sumienie, nawet jakby sumienie nasze nas nie oskarżało, to jeszcze nas nie usprawiedliwia, bo sędzią naszym jest Pan. Nie drugi człowiek, ale Pan. O, żeby Pan nas nie sądził, musimy my się ze swoich grzechów oskarżać, jakbyśmy jakiś nie umieli dostrzec, umieć nie przyjąć, niech nam nasi bliźni przyjdą z pomocą. Stąd moje słowo do czcigodnych wiernych. Grzechy języka to są grzechy obmowy i oszczerstwa. Różnica polega, obmowa jest to rozgłaszanie nieuprawnionego zła, które ktoś poczynił, a więc jednak zło. Natomiast oszczerstwo, zarzucenie komuś zła, którego nie popełnił. Jeżeli bym miał wobec kogokolwiek z czcigodnych wiernych tutaj grzechy obmowy czy oszczerstwa na sumieniu i do tej pory za nie nie przeprosił, nie prosił przebaczenia, proszę mi to wskazać. Wypadałoby wtedy, jeżeli chodziłoby o publiczne, wskazać na źródło, słowa i źródła. Źródłami nie jest Wroniecka 9. Źródłem jest w obronie mszy. Pamiętajmy, że jeżelibyśmy chcieli wskazać grzech obmowy, to znaczy jednak, że się do zła przyznajemy. Się do zła przyznajemy. Tak, oszczerstwo, bardzo poważna rzecz, odszczekać, zarzucić komuś zła, które ktoś nie popełnił. Do piekła się idzie za takie grzechy, jeśli się nie żałuje. Oszczerstwo. Ale zwróćmy uwagę. Dzisiaj otrzymuję 2 wiadomości sprzed roku. Prawdopodobnie pan Huczko usuwa z internetu filmiki. Się rozprawa zbliża i tam te filmy, które pan porobił z YouTube'a, z Monit, żeby wycofać. No prawdopodobnie pan Huczko, może ksiądz Bielski, jeśli to kapłan jest. Więc można by nie czekać na uznanie grzechów języka kapłana, jeśli by takie miał, żeby wykorzystać instytucję YouTube'a do skasowania tych materiałów, które kogoś bolą za słowa, które powiedziałem. Rzecz by była jaka, że wtedy się na pewien sposób wyświetla minuta, która wypowiedź i wiadomo, idzie sprawdzić, co kogo bolało. Wierni powinni wiedzieć o wielu sprawach, żebyśmy nie byli, albo przynajmniej ja, żebym nie miał na sobie winy traktowania wiernych jak idiotów. Już nas raz tak traktowano w posoborowiu. I traktuje się wciąż wiernych jak idiotów, jak dzieci.
tyle że chybnięte na głowę. Więc coś jest na rzeczy. Gdyby mnie sumienie nie oskarżało, to to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Dlatego jest do czcigodnych wiernych. Mam przeciwko tobie grzech obmowy, mam przeciwko tobie grzech oszczerstwa, proszę o wskazanie. Ze wskazaniem na źródła. Kiedy, co, jak. I od razu, jak będziesz się do kapłana zwracać, to żeby sito przełożył. A ma ksiądz prawo katolicki zwracać uwagę z ambony na zło, czy nie? Czy jak kapłan katolicki z ambony zwraca uwagę, to to jest obmowa, czy to jest troska o życie wieczne duszy, które stoi wyżej jak dobro dobrego imienia? Troska o duszę, po to kapłan składa najświętszą ofiarę, po to mówi słowa, sambony. Może o twoją duszę ktoś się musi troszyć bardziej niż ty. Bo są rzeczy, które byś nie chciał uznać. Albo uważać, że jakoś tam opękasz do końca życia. Ale to jest z mojej strony. Jeżeli ktokolwiek z czcigodnych wiernych miałby mi do zarzucenia, tak jak ów kapłan, na którego warto słowa zwrócić uwagę, jak ja pisałem o spowiedź, to została mi wyznaczona godzina. Godzina. I to jest pół dnia. I pół dnia dzieje się, że następuje zmiana. Wyspowiadam księdza, jeśli wykaże ksiądz skruchę za publiczne grzechy języka, zobowiąże się zadośćuczynić pokrzywdzonym i wycofać krzywdzące materiały z mediów. Pytanie jest, czy w ciągu tego pół dnia, od godziny, niech by było dzień, od godziny 17.59 do godziny 9.37 powiedziałem jakieś rzeczy, czcigodni wierni mają coś w świadomości, co by tego kapłana uprawniało, żeby zmienić stanowisko? Czy u kapłana zadzwonił telefon, jak u panów sędziów? Czy jakieś zobowiązania? Lojalność? Solidarność kapłanów ważnie wyświęconych, katolickich? O co chodzi? Z mojej strony jest tylko mówić chwała Panu. Okazują się rzeczy, jak są. Aż boli, że księża, którzy rzekomo przy tradycji katolickiej są mszę świętą w rycie rzymskim sprawują, a cały czas w mentalności i w podejściu do prawdy są jak moderniści. No ale tak to w tym świecie jest, nie? Tak to w tym świecie jest. Inaczej boli, jak kumpla coś dotknęło, a inaczej jak jakiegoś tam obcego. W świecie kapłańskim kumplostwo nie jest dobrym doradztwem. Kapłan służy Bogu i duszom. I lojalny musi być, lojalny inaczej. Musi być gotowy okazać się przed Chrystusem, a nie przed kumplem, starszym kolegą, albo jakimś mentorem, albo kimś, kto by chciał spełniać rolę guru. Być niewidzialną ręką, która porusza kukiełki, ale jest za kurtyną, za zasłoną. O mnie nie mówcie. Sprawa dyskrecji, materii wewnętrznej itp. itd. Tam, gdzie jest uprawniona, tak. Czy tu jest uprawniona? Czy tu jest uprawniona? Powinniście wiedzieć, czcigodni wierni, jak łatwo jest kapłanowi takiemu jak ja znaleźć kapłana do spowiedzi, ważnie wyświęconego. Może 100 kilometrów nie wystarczy, już nie wystarczy. Może być i 1000. Na koniec jest Pan Bóg i Kościół jeszcze, wspólnota, wierni.